Zatrudnienia na drodze Zagórz-Komańcza dają się we znaki mieszkańcom i turystom od ponad 10 miesięcy. Światła, ruch wahadłowy, wąskie przejazdy i wyboje to tylko niektóre z minusów tej trasy. Turyści poruszający się tą drogą nerwowo dojeżdżają na wakacje, a mieszkańcy z tą sytuacją muszą mierzyć się codziennie. 4 km, jak jechałam 5 minut, to teraz się zdarza pół godziny, 40 minut. No jak trzymają na jednych światłach po 20 minut, no to trzeba stać w tym upale. Choć utrudnienia przy remontach są oczywiste, to w upału cierpliwości zaczyna brakować. Wysokie temperatury wyjątkowo przeszkadzają. Niestety trochę jest uciążliwe, bo gorące jest jaki jest, a auto też nie ma klimatyzacji, jest ciężko. Smażymy się na słońcu. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. W ramach całego remontu nowy asfalt zostanie położony na ponad 28 km. Powstanie 13 km nowego chodnika i kanalizacji, a 10 mostów zostanie przebudowanych i zmodernizowanych. Z informacji od drogowców ponad 60% wszystkich prac jest już zakończonych. Teraz stopniowo do dyspozycji kierowców i pieszych oddawane będą nowe odcinki jezdni. W przyszłym tygodniu przywrócimy już ruch dwustronny na 4 najdłuższych wahadłach i sukcesywnie będziemy likwidowali kolejne wahadła w następnych tygodniach. Prace budowlane miały zakończyć się do października, jednak przedłużająca się w tym roku zima, specyfika terenu i uszkodzenia pokrzyżowały szyki drogowców. W trakcie realizacji kontraktu okazało się, że na niektórych odcinkach rzeczywiste warunki gruntowe odbiegają od założeń przyjętych w projekcie, wobec czego pojawiła się konieczność wykonania zmian projektowych w celu umocnienia skarb drogowych i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania drogi. Osobnym powodem przesunięcia terminu realizacji jest także wyjątkowo przedłużająca się w tym roku zima. Wykonanie nowych projektów, uzyskanie zgód oraz realizacja zmian wydłużają termin zakończenia kontraktu. Droga Zagórz-Komańcza to jedna z największych i najpoważniejszych inwestycji drogowych na Podkarpaciu. Jej przebudowa będzie kosztować ponad 121 milionów złotych.